Wersja kupienia tego była taka, że kupiłem bez wiadomości mojej małżonki. Jak pierwszy raz to auto zobaczyłem, to zakochałem się. To już tak poczułem coś takiego, że musiałem długo żonę przekonywać, że płytki w łazience jeszcze nie są do wymiany, a to musimy kupić. Cały swój wolny czas trzeba poświęcić, żeby taki zabytek był ciągle w bardzo dobrym stanie. Samochody w zasadzie nie można powiedzieć, że to są przedmioty, my je kochamy. W tym kawałku żelastwa jest dusza jednak. Nie jest ładne, ale dla mnie jest tak brzydkie, że aż piękne. Świetne rzeczy, piękne, piękne, naprawdę można się w tym wszystkim zakochać. Znajdujemy się w Ślęzie koło Bielan Wrocławskich w kompleksie parkowo-pałacowym Topacz, w zamku Topacz, gdzie prowadzimy Muzeum Motoryzacji. Jesteśmy organizatorami zlotu Moto Classic Wrocław. W zasadzie jest to druga edycja zlotu pojazdów zabytkowych tutaj na terenie zamku Topacz z udziałem miasta Wrocławia. Mamy w tym roku przyjemność też właśnie gościć na wrocławskim rynku dzięki uprzejmości pana prezydenta Rafała Dytkiewicza, który objął nas honorowym patronatem wraz z panem ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim. Odwołujemy się do całej motoryzacji. Najstarszy pojazd, jaki mamy w tej chwili, to jest XIX-wieczny samochód na parę z 1899 roku. Jest to jeden z najstarszych, jak nie najstarszy samochód w Polsce jeżdżący. To jest jego druga prezentacja w Polsce w ogóle. Przepiękny pojazd, przepięknie odrestaurowany, no po prostu perełka. Są to czasy, już można powiedzieć, wręcz naszych pradziadków. To już są czasy motoryzacji sprzed 80-90 lat. Czasy, których my nie pamiętamy, ale powiedzmy w fotografiach z czasów dwudziestolecia międzywojennego, w albumach rodzinnych pozostały zdjęcia przepięknych strojów, kapeluszy, pięknych automobili. My tak naprawdę chcemy odtworzyć klimat, który uważamy za bardzo po prostu elegancki i szlachetny. Najczęściej nie jest to produkcja seryjna, jest to indywidualna, robiona przez rzemieślników. Jest to po prostu coś pięknego, czego nie zobaczymy w obecnych samochodach. No, obecne są nowoczesne, szybkie, bezpieczne, ale no, nigdy nie zastąpią tych klasycznych, starych samochodów, które tu widzimy. To jest samochód polski Fiat 508 czy Junak. Pełna nazwa tak brzmi jego. Rok produkcji samochodu 1935. Przyjechałem z żoną z Chrzanowa, miasto koło Krakowa, województwo małopolskie. Na tym zlocie jesteśmy już drugi raz, czyli byliśmy też na pierwszej edycji. Miejsce super, bardzo nam się tu podoba, dlatego przyjechaliśmy. A generalnie samochód jeździ w Mistrzostwach Polski Pojazdów Zabytkowych, ale nim jeździ żeńska załoga. Moja żona jest kierowcą i jej koleżanka jest pilotem. Zaczęło się od dziecka, można powiedzieć, ponieważ był w rodzinie taki samochód. Na takim się nauczyłam jeździć w starym samochodzie. No i to gdzieś zostało w człowieku. Jestem jedyną kobietą prowadzącą samochód w Mistrzostwach Polski do 45 roku, czyli w swojej klasie zwyciężyłam z wszystkimi mężczyznami. No, samo wejście do takiego samochodu powoduje, że jest taka inna atmosfera, inaczej silnik pracuje, inny zapach nawet w tym samochodzie jest. To w moim domu od zawsze w zasadzie były motocykle. Tato jeździł na motocyklach, wujkowie jeździli na motocyklach, no i chyba to się jakoś tak w genach przyjmuje, w DNA zapisane jest. Mam nadzieję, że to pójdzie dalej, jak widać. No zobaczymy. To jest motocykl, którym czasem nawet jeżdżę do pracy.
motocykl, którym podróżuję po Europie. Ostatnio objechałem Alpy na tym motocyklu, także... No i chyba to jest już członek rodziny. Motoryzacja ludziom towarzyszy do ponad 120 lat i stanowi pasję w zasadzie człowieka. Pasję, ale też w pewnym momencie zaczyna być pasja do historii, prawda, motoryzacji. No i nas tutaj łączy jako Towarzystwo Automobilowe Topacz, jako organizatora zlotu wraz z Muzeum Motoryzacji Topacz, łączy ta pasja. Tak naprawdę pasja tworzenia, odtwarzania rzeczy niezwykłych. Przyjechałem z Ostrowa Wielkopolskiego samochodem Renault Celta Quattro, produkowanym w 1937 roku. Autko jest o tyle bardzo ciekawym, że jest autem nigdy nie restaurowanym. Od 75 lat ktoś dbał o to auto, zachował w stanie eksploatacyjnym. Także auto trakcyjne jest sprawne, jeździ, hamuje, wszystkie instalacje działają. No, należy dalej dbać, żeby temu autu nie zabrać tej duszy, którą przez 75 lat ktoś tamtą przelewał w to auto, te uczucia. Marzyłaby mi się chyba Syrenka, albo Stara Warszawa, albo właśnie taki polski Fiat 125, albo może jakiś z włoskich takich samochodów z lat 70. z czasów pułkownika Borewicza. To musiałoby być coś fajnego. Po raz pierwszy tutaj jestem, ale jestem zachwycona. Miłość właścicieli tych samochodów. Także to robi największe wrażenie. Samochody wymagają więcej pracy, więcej miłości niż te wszystkie nowe egzemplarze. Z plastiku i robione na taśmie. To były prawdziwe samochody. To były samochody konstruowane przez prawdziwych konstruktorów. Skręcane śrubami, zrobione z metalu, ze stali, z aluminium. Nie były to samochody sztuczne, plastikowe, bez duszy. Wszystkie współczesne samochody są konstruowane przez głównych księgowych, jak najszybciej złożyć, wypchnąć z fabryki, żeby to ktoś kupił. Już w ogóle nie ma znaczenia, ile to wytrzyma. Jestem przekonany, że współczesne samochody nie wytrzymają takiej próby czasu, jak te samochody, które tu mamy zgromadzone. Nad tym, że i urzeczona, że są tacy ludzie, co chcą jeszcze właśnie renowować takie samochody, mieć je w ogóle stare rzeczy, że one jeszcze są, że jeżdżą, no są przepiękne. No to jest coś pięknego, to już błyszczą, tak jak, no to jest dla mnie troszkę taki przeniesienie się do wcześniejszych czasów, no uwielbiam te samochody. To po prostu rewelacja, takie stare samochody powinny jeździć wciąż po naszych ulicach, ja jestem zafascynowana nimi. Chcielibyśmy, żeby ten bal dorównał słynnym balom u księcia Monako, które są organizowane na zakończenie rajdów Monte Carlo i rajdów historycznych Monte Carlo. Myślę, że jesteśmy w stanie. Widziałem tamte bale, wiem jak to wygląda i jesteśmy w stanie nawet to przeskoczyć. Także książę może przyjdzie do nas na nauki jakieś, zobaczymy.